Głównemu Portowi Komunikacyjnemu. Konferencja jest zorganizowana przez panią senator Marię Koc, która jako przewodnicząca Komisji Gospodarki i Innowacyjności w Senacie podjęła trud takiego odkłamania w Senacie przekazu większości senackiej, tej totalnej większości, która torpeduje wszystko, która kwestionuje wszystkie flagowe, najważniejsze projekty rządu. Przypomnę państwu, że bodajże w maju odbyła się taka konferencja pod patronatem marszałka Kamińskiego, w której udowadniano, że Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, która się nie opłaci, która jest przejawem jakiejś megalomanii, która ma tylko koszty, zagrożenia. No więc dzisiaj będziemy po raz kolejny odkłamywać ten przekaz. Główną rolę będzie tutaj odgrywał pan minister Marcin Horała, odpowiedzialny w rządzie za ten wielki, flagowy projekt. Szanowni państwo, zapraszamy na nasze posiedzenie seminaryjne Komisji Gospodarki Narodowej Innowacyjności poświęcone właśnie Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu. Jak powiedział pan marszałek Marek Pęk, w maju odbyła się w Senacie konferencja poświęcona Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, ale duża dyskusja na temat tej inwestycji odbyła się w Senacie także w czerwcu, kiedy pracowaliśmy nad nowelizacją ustawy o działach administracji państwowej. I wtedy też w trakcie tej dyskusji na temat CPK padło wiele kłamliwych treści, wiele niesprawiedliwych osądów i postanowiliśmy tutaj wspólnie z panem wiceprzewodniczącym Wojciechem Piechą, że zorganizujemy posiedzenie seminaryjne Komisji Gospodarki Narodowej Innowacyjności poświęcone w całości Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, tak aby w Senacie miały szansę wybrzmieć prawdziwe treści na temat tej inwestycji, tak bardzo Polsce potrzebnej, inwestycji o charakterze cywilizacyjnym. Szanowni państwo, udział w tej konferencji, w tym posiedzeniu seminaryjnym weźmie pan minister Marcin Horała, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wezmą udział również pan prezes Mikołaj Wild, również pan prezes Rafał Milczarski, a także wielu ekspertów. Więc będzie można z pierwszej ręki usłyszeć treści co do zasadności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, co do przebiegu całego procesu inwestycyjnego, a także form finansowania tego projektu. To spotkanie będzie bardzo ważne. Skierowaliśmy na nie zaproszenie do wszystkich 100 senatorów. Mamy nadzieję, że przybędą na nie także senatorowie z opozycji, którzy tak chętnie ten projekt krytykowali, ale krytykowali go wtedy, kiedy tak naprawdę w Senacie nie było ekspertów, nie było osób odpowiedzialnych za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na to posiedzenie. Ono będzie również transmitowane w internecie. Centralny Port Komunikacyjny ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski, dlatego nasza komisja się nim zajmuje. On zapewni wzrost PKB, on zapewni konkurencyjność naszej gospodarce, zapewni też, szanowni państwo, no nie tylko wzrost gospodarczy, ale także społeczny, będzie miał wpływ na życie wielu milionów Polaków, bo przecież Centralny Port Komunikacyjny to jest węzeł komunikacyjny, który będzie integrował. Teraz jednak działają tak, jakby nimi byli. Na przykład w interesie biznesu prawniczego, który utrzymuje się z prowadzenia sporów o odszkodowania przy wywłaszczeniach. No oczywiście w interesie tego biznesu jest maksymalnie ludzi przestraszyć, maksymalnie ludzi zdezinformować, tak żeby mieli poczucie, że czeka ich jakaś krzywda z powodu wywłaszczeń, no i żeby szukali pomocy prawnej u tego właśnie biznesu. To jest kwestia konkurentów naszego narodowego przewoźnika, przede wszystkim Polskich Linii Lotniczych LOT, które nie chcą, żeby LOT mógł zbudować swój hub, oferować połączenia międzykontynentalne, oferować siatkę połączeń. No wiadomo, jego konkurentom LOT-u taka konkurencja na rynku nie jest potrzebna. To konkurenci polskich lotnisk, ci, którzy obecnie obsługują znaczącą część polskiego ruchu lotniczego. No, musicie państwo zdać sobie sprawę, że już obecnie lotnicze cargo, lotniczy ruch towarowy, który generuje Polska i który skądinąd jak na wielkość polskiej gospodarki jest bardzo niewielki i ma to ogromny potencjał wzrostu. Ale już nawet ten niewielki, który obecnie generuje polska gospodarka, jest w większości obsługiwany przez lotniska znajdujące się poza Polską. No znów te lotniska oczywiście tego rynku utracić nie chcą. Także mamy tutaj wiele różnych szatanów czynnych w tej debacie publicznej, wiele różnych kłamstw, wiele różnych dezinformacji.
żerowania również na ludzkich emocjach. Chcemy to wszystko spokojnie odkłamywać, pokazywać argumenty merytoryczne. Stąd właśnie dzisiejsza inicjatywa, dzisiejsze spotkanie. Blisko 20 ekspertów, praktyków życia gospodarczego, ekspertów zarówno tych od spraw gospodarczych, spraw transportowych, infrastrukturalnych. Będzie też wątek, no komisja gospodarki, więc nie najmocniej akcentowany, ale trzeba go poruszyć, wątek wpływu CPK na bezpieczeństwo państwa, na odporność państwa, na sytuacje kryzysowe. To wszystko spokojnie omówimy i niestety jak ze względu na zakres tematyki, który jest bardzo bogaty, bardzo skrótowo być może będzie to asumpt, jeżeli będzie jakieś zainteresowanie również państwa jakimś konkretnym tematem, żeby powtórzyć już bardziej szczegółowo w te tematy wejść. Ale jeszcze raz powtarzam, 20 ekspertów, każdy aspekt CPK będzie zaprezentowany bardzo wnikliwie, bardzo dokładnie, będzie można zapoznać się z merytorycznymi faktami, więc również dla państwa z mediów już nie będzie usprawiedliwienia dla powtarzania tych dezinformacji, które czasem nadal w przestrzeni publicznej krążą. Serdecznie zapraszamy również państwa do oglądania, będzie transmisja na stronach Senatu. Ja jeszcze tylko jedno zdanie, przypominając tą konferencję wiosenną, wtedy doszło do bardzo oryginalnej koncepcji konferencji, a mianowicie nie zaproszono nikogo z przedstawicieli rządu. No tak, nie można prowadzić debaty demokratycznej. To była zupełnie jednostronna konferencja pod tezę postawioną na początku przez pana marszałka Kamińskiego, którą można by streścić w tym słynnym haśle, no po co nam CPK w Polsce, jak mamy w Niemczech, w Berlinie. Więc tym razem również pan marszałek będzie miał szansę wziąć udział w tej konferencji, można się połączyć zdalnie. Zapraszamy do naprawdę twórczej, kreatywnej, odpowiedzialnej za Polskę dyskusji. Bardzo dziękuję. Jeszcze pan senator Wojciech Piecha, bardzo proszę. Ja tylko dwa słowa. Centralny port komunikacyjny jest bardzo ważną inwestycją dla Polski. Pozwoli na rozwój ruchu lotniczego w Polsce. Port lotniczy Okęcie już jest na granicy swoich możliwości i nie pozwala nam zwiększyć tego ruchu lotniczego. Poza tym w godzinach nocnych tam nie prowadzi się żadnych operacji lotniczych. Także przeniesienie tego portu lotniczego, który był już planowany nawet w latach 80., no jest jak najbardziej zasadne i należy to podkreślić. Nasze inwestycje, na przykład przekop Mierzei Wiślanych, też się miał nie udać. W 2019 roku słyszały się głosy, że ten przekop jest nam niepotrzebny, że gdyby natura chciała, to by ten przekop już dawno przekopała. No jest i w tej chwili ucichła ta narracja, że ten przekop jest nam niepotrzebny, bo on tak zdynamizuje nam Warmię, Mazury i pozwoli tym regionom też doszlusować do tych najlepiej rozwiniętych regionów Polski. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Czy państwo mają jakieś pytania związane z konferencją? Ja chciałem zapytać, bo ceny prądu w Polsce spadły do poziomu najniższych w Europie dzięki energii wiatrowej pochodzącej z wiatraków lądowych. Chciałem zapytać, co z ustawą, która miała odblokować i ułatwić energetykę wiatrową, ona miała być procedowana w Sejmie, jest zamrożona, miała być w czerwcu, jest październik. Jak państwo to oceniacie? Ta ustawa oczywiście będzie procedowana. Sami państwo często czyniliście zarzuty, kiedy ustawy były procedowane zbyt szybko. Teraz, jak rozumiem, zarzut jest, że zbyt wolno. No okej. Okay. Natomiast panie redaktorze, jak pan słusznie zauważył, skala światowa, zwłaszcza europejska, kryzysu energetycznego jest duża i choć w Polsce go odczuwamy, to jednak na szczęście ceny energii w Polsce nadal należą do najniższych w Europie. To bardzo cieszy i będziemy dalej działać, żeby tak było. Tylko jak pan redaktor, państwo redaktorzy dobrze wiedzą, energetyka wiatrowa nie jest energetyką stabilną. I elementem, który spowodował między innymi agresję Putina na Europę, było energiewende niemieckie, czyli teoretycznie w nazwie popieramy energetykę odnawialną, czyli wiatraki i fotowoltaikę, no ale ponieważ nie dają stabilnych źródeł energii, trzeba czymś to podeprzeć w systemie energetycznym. Skoro ogromne opłaty klimatyczne na energetykę węglową, skoro likwidowana energetyka jądrowa, to czym? Cywilizowane metody jej budowania i tych inwestycji i między innymi dzięki temu jesteśmy obecnie bardziej odporni na szantaż gazowy Rosji niż Niemcy, którzy stosując politykę pani redaktor nie zablokowali i w związku z tym mają ogromny problem teraz, kiedy zostali odcięci od gazu, który jeszcze raz powtórzę, w niezrównoważonym miksie energetycznym, który bez głowy, bez rozsądku za bardzo i za szybko został oparty na energetyce wiatrowej, on wtedy wymaga ogromnych dostaw gazu z Rosji. Ponieważ akurat był tak, panie redaktorze, ja postaram się tutaj, może państwo może jakby przyjmiecie, bo wydaje mi się, że mówię prosto i sprawa jest prosta. Zdarza się taki dzień,
zdarza się, pani redaktor, ale... No więc jeszcze raz, więc proszę pozwolić, że jeszcze raz powtórzę. Jeżeli, pani redaktor, jeszcze raz. Pani redaktor, ale proszę dać odpowiedź panu ministrowi. Tak, jeżeli ma się dużo energetyki wiatrowej, to zdarzy się czasem taki pojedynczy dzień, kiedy dobrze wieje wiatr, mówiąc kolokwialnie, i ona daje dużo prądu do systemu. Natomiast jeżeli udział w jej miksie zbyt szybko wzrósł, to oznacza, że w inny dzień, który może nawet za kilka dni nastąpić, kiedy wiatr nie wieje i ta energetyka nie daje dużo prądu do systemu, skądinąd taniego, i wtedy trzeba to podeprzeć czym? Gazem z Rosji. I jak się go nie ma, to się jest od gazu z Rosji uzależnionym również przez zbytnie bezrefleksyjne postawienie na wiatraki. My to robimy w sposób przemyślany, zrównoważony i w związku z tym też ustawa, która będzie przyjęta. Ale, jeszcze może, ale już Państwu odpowiedziałem 4 razy na to pytanie. Szanowni Państwo, ja chciałam to dopowiedzieć. Jak Państwo pamiętacie, łatwo jest to sprawdzić. W 2015 roku produkowaliśmy z odnawialnych źródeł energii 7,1 MW. Taka była wartość tej energii z OZE, a teraz 2022 rok jest to 3 razy więcej, to jest 21 MW. Więc ta energia z odnawialnych źródeł energii powstaje. Powstaje tych instalacji dużo więcej niż powstawało. O wszystkich. Ale one są po prostu dywersyfikowane. Musimy iść na konferencję, ale powstaje 3 razy więcej niż za rządów PO-PSL. Mówimy o obligo giełdowym dla handlu energią. Nie wiem na razie, czy jest taki plan, no ale przed nami debata, więc ja nie wykluczam ani żadnych poprawek. Będziemy się przysłuchiwać przede wszystkim temu, co mówi na ten temat rząd, bo różne głosy w tej debacie się pojawiają. Taki głos nie jest jednak trochę głosem ostrzegającym. Jest to na pewno ważny głos, który trzeba wziąć pod uwagę. Dziękujemy Państwu bardzo. 11 wybiła. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.